Wakacje w placówkach WSM upływają bardzo szybko i ciekawie. Codziennie dzieci uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach, konkursach lub wyjeżdżają na wycieczki. Jedną z nich była wizyta w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, gdzie dzieci zwiedzały zabytkowy drewniany dworek zbudowany w XVIII wieku. Zachowała się data zasiedlin, czyli data dnia, od którego zaczęto mieszkać w tym domu. I ona jest widoczna na belce nad żyrandolem. My jesteśmy w domu średnio zamożnego ziemianina. Czyli nie magnata, nie kogoś z rodu książęcego, ale kogoś, kto jest średniakiem, średnio zamożny ziemianin. Właściciel kilku wsi, ale na tych terenach, na całej Wieluńszczyźnie, tacy średnio zamożni ziemianie przeważali. Tutaj ich było właściwie najwięcej i pierwsza magnateria pojawia się dopiero w XIX wieku, to są brzostowscy, którzy osiedlają się w Czarnożyłach. Ponadto dzieci wzięły udział w warsztatach, podczas których uczyły się, jak wyciąć ozdobną serwetkę z kolorowego papieru, a następnie robiły kwiaty z bibuły. Z bibuły robiliśmy kwiaty i z drutów i świetnie się bawiliśmy. A trudne to zajęcie, zrobić takie kwiaty z bibuły? No jakieś średnie. No takie pół na pół. Ktoś pomagał? No mi trochę, jedynie z obwiązaniem. A co było najtrudniejsze? U mnie to było obwiązanie tego środka dookoła. Dla mnie było trudne obwiązanie tego właśnie druta. No, i wycięcie różnych tutaj. Oglądałam muzeum. Co tam w tym muzeum ciekawego zobaczyłaś? Różne pokoje, które były w przeszłości. Rzeczy. A co ci się najbardziej dzisiaj podobało podczas tej wycieczki w Ożarowie? Jak robiłam kwiatki. Zawijamy, robić taką delikatną harmonijkę. I tą harmonijkę obijamy, zobaczcie, w środku. Ale słuchamy, co pani mówi, dobrze? Grupa wcześniejsza też mówiła co, a potem piękne zrobiła. Musicie pięknie sobie tutaj to dekorować. A gdzie to jeszcze gnie na środku? Zobaczcie. Taką farbankę po prostu robicie o ten sposób i dokładacie z każdej strony. Ja wam pomogę. Wykonane prace dzieci zabrały na pamiątkę do domu. Kolejnym wakacyjnym wydarzeniem, które zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci z placówek WSM, był pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Strobinie, położonym nad rzeką Wartą. Podczas spaceru z przewodnikiem dzieci dowiedziały się sporo o nadwarciańskich terenach oraz poznały legendy związane z tymi okolicami. W tych okolicach jest taki dziwny duch, który w innej porze dnia straszy. A nazywa się Przypołudnica. A domyślacie się, dlaczego Przypołudnica się nazywa? Bo po południu. Około południa, czyli wtedy, jak jest słońce wysoko na niebie, wtedy ludziom pojawiała się Przypołudnica. I tutaj w okolicy Strobina jest takie miejsce nazywane Kurhanami w Krzętlach i tam ta Przypołudnica straszy w południe. Następnym razem możemy tam pójść. Tam są, bardzo ciekawe kurhany. Ja też nie wierzyłem, ale najpierw wam wyjaśnię, skąd się wzięła ta przypołudnica. W południe, czasami jak jest upalny dzień, to wtedy robią się w powietrzu wiry. Jak jest sucho, to takie wiry podnoszą kurz z pól. Taka trąba powietrzna maluteńka, nie takie jak wielkie jak w Ameryce, ale takie małe wiry powietrzne się tutaj zdarzają. Więc w letni, upalny dzień takie wiry wędrują po polach i ludzie jak takie wiry z daleka widzieli, to im się wydawało, że są to duchy. Po długiej, ciekawej wycieczce brzegiem rzeki Warty dzieci powróciły do gospodarstwa, gdzie z przyjemnością zjadły pyszny żurek oraz kiełbasę i ziemniaki z grilla. Po fitym posiłku był czas na zabawy oraz grę w piłkę. Bardzo się cieszymy, że dzieci, że młodzież odwiedzają nas. Bardzo dużo jest atrakcji, nie tylko w naszym gospodarstwie, bo my oprócz dobrej kuchni, oprócz możliwości zrelaksowania się na boiskach, na placu zabaw, również zapraszamy do korzystania z atrakcji w okolicy. W okolicy mamy stadniny koni i
To jest taka główna chyba atrakcja turystyczna naszych okolic, co również jest ważne dla naszego gospodarstwa, ponieważ klienci stadnin korzystają również z naszych usług, na przykład noclegowych. Dzieci z placówek WSM cenią sobie pobyt na świeżym powietrzu i przyznają, że taki wypoczynek to prawdziwa wakacyjna przygoda.